Cześć, witam. Maria Dąbrowska. Oprócz Nocy i Dni napisała również tę oto powieść, Przygody człowieka myślącego. 800 stron. Przeczytałam ją dwa razy. Raz na studiach, a raz teraz właśnie skończyłam czytać. Zrobiłam to w ramach mojego takiego pomysłu 100 książek na stulecie odzyskania niepodległości. Przygody człowieka myślącego Maria Dąbrowska pisała ponad 20 lat i w połowie lat 60. XX wieku zaczęły się one ukazywać w odcinkach w czasopiśmie warszawskim. O czym jest ta książka? Akcja rozpoczyna się jeszcze w XIX wieku, a kończy w październiku 1944 roku po upadku Powstania Warszawskiego. Śledzimy losy dwóch rodzin. Otóż nad jeziorem Gopło w XIX wieku był sobie podupadający dworek, w którym mieszkały dwie siostry. Spojrzę do notatek, żeby się nie pomylić. Tak, Matylda i Katarzyna. Rodzice umarli, one same utrzymywały się z uprawy tejże ziemi, ale były bardzo biedne i kiedy trafili się kandydaci na mężów, natychmiast wyszły za mąż. Matylda poślubiła Mariana Wochelskiego, lekarza, a Katarzyna Rafała Tomyskiego, inżyniera. Jak napisała Maria Dąbrowska, po 10 latach każda z tych rodzin miała już dzieci. I tak, Wochelscy mieli troje dzieci, Ewę, Ludwika i Jana, a Tomyscy dwoje, Józefa i Joanny. I właśnie dzieje tych dzieci, a dokładnie Ewy, Joanny i Jana, wybijają się na plan pierwszy. Akcja tejże powieści to dzieje rodzin, jak już powiedziałam, ale z ogromnym udziałem historii, ponieważ w Polsce mają miejsce wydarzenia znaczące. Pierwsza wojna światowa, odzyskanie niepodległości, wojna polsko-rosyjska, druga wojna światowa i powstanie warszawskie. I te właśnie rodziny nie mogą uniknąć, że tak powiem, kontaktu z tą właśnie historią. 800 stron. I kiedy te odcinki zaczęły się ukazywać w czasopiśmie, Maria Dąbrowska i wszyscy byli zainteresowani, jak zostaną one przyjęte przez czytelników. We wstępie Anka Kowalska napisała tak, że do redakcji zaczęły napływać listy, mniej więcej takiej treści. W odcinkach wielu czytelników nie ma przestraszonych mówiło. Toż to znowu Noce i Dnie. Czy Dąbrowska nic innego nie potrafi napisać? Mówiono też, że forma jest bardzo staroświecka. A czy sama autorka była zadowolona ze swojej powieści? Nie była z niej zadowolona. Napisała, że tytuł jest zupełnie przypadkowy, że książka jest za gruba, trzeba by było dokonać kolejnej redakcji, skrócić tę książkę, że zakończenie nie jest takie, jak sobie wyobraziła, bo chciała ona powrócić ze swoimi bohaterami nad jeziorem Gopło, kiedy Polska będzie krajem wolnym. Wszelako tych uwag nie dało się zrealizować ze względu na to, że autorka zachorowała, a następnie umarła i w takiej oto postaci do dziś otrzymujemy Przygody człowieka myślącego. Co mogę jeszcze powiedzieć o kreacji tej, o świecie przedstawionym w tej powieści? Otóż Maria Dąbrowska opierała się na dokumentach, na listach. Chciała, aby ta rzeczywistość była bardzo uprawdopodobniona. Szczególnie często jeździła do Rusowa, tam gdzie się urodziła, do Kalisza i w okolice, aby odtworzyć tę rzeczywistość z bardzo niemalże fotograficzną dokładnością. Że książka czasem jest banalna. O banale w powieści tak mówił jeden z jej bohaterów. Tak, to banalne, ale i powieść jest banalna. Poruszam się na samej granicy banału, choć może najistotniejszym moim celem jest odbanalnić zwyczajność, odczyszczając zaśniedziane słowa, przywracając dźwięk temu, co już brzmi głucho i martwo, jak popękany garnek. To zabieg o wiele bardziej wyrafinowany, niż się zdaje.
Czy warto przeczytać Przygody człowieka myślącego? No, jeżeli bardzo chcecie, to przeczytajcie, jak zmagała się z materią Maria Dąbrowska i po rewelacyjnych nocach i dniach napisała taką właśnie książkę. Czy więc rekomenduję ją na złotą setkę lektur niepodległościowych? Nie. Uważam, że wybitnym, genialnym i jedynym dziełem Marii Dąbrowskiej, oprócz opowiadań, to już swoją drogą, i dzienników, to są właśnie Noce i Dnie. Ale, jak mówię, Noce i Dnie są wybitne, natomiast Przygody człowieka myślącego miały być uzupełnieniem tej bardzo sławnej powieści. Zapamiętajcie ten tytuł. Być może kiedyś znajdziecie czas, żeby tę powieść Marii Dąbrowskiej przeczytać. Dziękuję, do zobaczenia.